Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Disciples 2 Rocznego Proroctwa. Gramy Campari Imperium. Tym razem jest to trzecia misja. Misja z jednej strony bardzo trudna, z drugiej strony z uterem. To znaczy, skala trudności to bym określił, że jeszcze nie jest masakra. Masakra będzie za dwie misje, ale. No, łatwo też nie jest. Także zobaczymy, jak to się potoczy, bo tutaj będzie Hubert Delail. Zobaczymy, czy uda się go łatwo w miarę zablokować. Bo jeśli nie, no to no będzie ciężko. Tu będzie też kryształ duszy, bardzo fajny artefakt i być może, bo tu jest jeden bot, tak? Jeżeli się nie uda głównym bohciem, bo skoro tu jest Uther, mamy pancerz, tak? To może by się pokusić, aby jednak nie pójść w to wsparcie, tylko bardziej w to. Z racji tego, że to były pająki, no Hubert też ma. Tutaj będzie raczej przewaga właśnie tych obrażeń punktowych, wydaje mi się. I może to nie jest zły pomysł, żeby w niego pójść? Sam nie wiem. No ale z drugiej strony leczenie truty też jest spoko, nie? Poza tym właśnie nie byłem pewien, czy ten bohater tutaj wykręci ten poziom. A z kolei wolałbym zostawić sobie Uthera bardziej jako alternatywę. W każdym razie mamy takie rzeczy. Mamy takie przedmioty. Na pewno to sobie ubiorę, tak. Ptaszki ćwierkają. I ta. Ta. No w ogóle tak, on może przecież paraliżować, bo jeżeli będzie mieć artefakty i ten kryształ duszy tutaj, no to tak naprawdę on może to zrobić, tak? Więc będzie jak tu się zabezpieczyć. No. No ciężki wybór, ciężki. W każdym razie myślę, że zrobimy po prostu tak, że on będzie paraliżować w razie czego stolicę. Myślę, że jako tako to pójdzie. Będziemy mieli łucznika jako imperialnego zabójcę, żeby przyspieszyć cały proces. Zresztą tu będzie mnóstwo zabójców. Przynajmniej, znaczy mnóstwo. Na pewno miał Hubert jednego. Zanim zrekrutuje cokolwiek, to sobie zobaczymy. Nobar miał tylko dwóch gości tutaj. Niestety nie ma żadnych umiejętności. Zasięg zwiadu taki sobie. No i to są staty jego, tak? Dwóch łuczników niech sobie zachowa. Żadnych tam przedmiotów nie dostał. No i co? No bierzemy jednego Giermasa. I pójdziemy sobie w nich, łowców czarownic. I tak sobie myślę, że jednak pójdę w obrażenia do leczenia punktowego, tak? Czyli tutaj będziemy mieć miarę żywotną jednostkę, tutaj będzie 100 punktów życia, no ale, bo kapłan też miał 100, tak? To sobie pójdziemy w kapłana wyjątkowo. Ale tak, tutaj Gildia Imperium, no będzie troszkę do budowania. Ale tak, wszystko po kolei. Przede wszystkim Nobar. O, tutaj sobie jeszcze możemy tak odkryć w miarę. No, jest mana życia. Żeby się dostać do tej many życia, to najlepiej oczywiście tutaj.
Można też podbić to miasto. Tylko żeby do niego dojść, no to trochę to zajmie. Bo żeby je bezpiecznie zaatakować, no to widzicie sami. Jest trochę drogi. Przy czym, jeżeli stworzę nawet rozgowiczkę teraz, no to w sumie na jeden ciul wyjdzie, jak ja będę podbijać. No łatwo nie jest, na pewno. Ja bym tak, na pewno Nobarowi dał to, żeby to sprzedał gdzieś. Tak, tu możemy, tutaj idziemy, gdzieś tu są legiony, bo je wysłuchałem. Tutaj. Słychać stolicę. No, dobra. No i dobra. On zadaje 69 punktów obrażeń. Tutaj jest aż dwóch włóczników. No to nie wiem, czy tak podbije to miasto tak łatwo. Może jednak warto tu otworzyć? No to już są takie trudne decyzje na początku. Można też spróbować bohatera postawić z przodu. Nie? Żeby przedłużyć trochę ewentualne walki. Dobra, zobaczymy. Jak to pójdzie. I chyba to da się miasto podbić. Tylko trafiać bardzo proszę. Teraz tak bronić się tobą. I tobą. Się też obronię. Zobaczymy. 27. No dużo strasznie. Dobra. Tak. Ciach. Może coś spudłuje. Pan ork. Chociaż wątpię. Ork, żeby coś spudłował. Proszę was. 70. Okej. No tak, to już mamy wyjaśnione. Niestety. 77-113. I co? I zbudujemy sobie pierwszą strukturę, myślę, pod chyba łuczników, tak? Bo potrzebuję aż trzech struktur, aż trzy gałęzie będą potrzebne. No wy na jednym wózku jedziecie, ale pierwszy będzie strzelec. Dokładnie. Że dam go teraz do przodu. Pewnie nie będzie fokusowany. Ale zobaczymy. Może akurat. Na pewno ciebie zarypię. I ty też strzelaj. Teraz tak, kto, gdzie, jak atakuje. Oho. Tak to wygląda, dobra, ciachnij go tam. I... ty pewnie będziesz jego atakować?
Zabronimy się. Ale jest. Dobra. Teraz tak. On, że będzie bo chciał atakować z tam ki. To jest 52, tak? Ale on się już broni. To może by się jego udało? Nie, nie uda się. Nie uda się. To już ma 25, no. Jest gorąco. Ile ty masz pancerza? 30, tak? Strzelaj. To może jego. No i chwila prawdy będzie. Dobra. Broń się. Padł. Szkoda. A teraz oni zyskają więcej expo. Znaczy ten to akurat nic groźnego, bo akurat ma budynek. Jeszcze atakuje. Dziabie mnie to. Dziadni i wylecz. W razie W. Dobrze. A nie, nie ma. No trudno. Ale przynajmniej miasto zajęte, więc już będzie tam szybciej transformować. Łucznik. Wielu rybaków zaginęło na morzu. Chłopi sądzą, że porwały ich morskie potwory. No i właśnie, trzeba uważać na tych mor ludzi tutaj. Dobra, dowódca padł. Padłeś, powstań, power rate czy coś takiego. Za 75 sztuk złota stawiamy ci pomnik. Wstawaj, nie udawaj, żeś został wskrzeszony. Miejmy nadzieję, że się wyliżesz z tego. I teraz tak, panno bar. O, panno bar może iść tutaj. Po prostu. Już nam sprzeda. Aha, czyli warto nie zostawać na wodzie w takim razie, tylko w ten sposób podróżować. Dobra. No i tak jak mówię, Asumuel. Miasto jest drugiego poziomu, także już coś tam więcej będzie przekształcać. Wasi bogowie nie uratują was przed wiecznym potępieniem. Tak, 150 złota. Nobar wędrowiec, strzeżcie się, te rzeki zamieszkane są przez wiedźmy topielice, które polują na nieostrożnych podróży. Nie zostawajcie w wozie na dłużej. No dzięki za info. 250, w sumie to też można by było sprzedać. Ale sobie zostawię. Są mikstury do podbijania stolicy. Super. Są żbiry. No dobra. I co? I teraz będą potrzebne aż tam, no, kilka budynków właściwie. Można pójść na nich od razu, tylko tak od razu to nie pójdziemy chyba.
budujemy sobie loch. No i tak, loch. Cel misji to było zabić Huberta, tak? Ale Huberta na razie nie ma. Czy da się to podebrać? Nie. No, czyli tak, ty sobie awansujesz. Ja może sobie po prostu odkryję trochę mapę, co? No bo on straci i tak dość punktów ruchu. 2, 4, 6, 8. To będzie 29, no to na jeden ciul wychodzi prawie. O. Crackers już nie będzie XP. Ork też. No i tutaj spróbujemy się wyleczyć na tych oddziałach. Tak. Ciebie. A może ciebie? Ty się bronisz. Tak, oczywiście on zaatakowany. Tutaj uderzasz. I leczonko. Może tam jeszcze łucznik walnąć i bardzo żmudny proces teraz leczenia. No ale fajnie było mieć ich zdrowych. Jest szansa taka, nie? Czyli tak bohater padł raz, to nie powtórzmy tego więcej. Tak po 9 atakuje. Możecie sobie to przewinąć. Chwilę potrwa. Bałem się, że uciekną. Ale jest 6. No i teraz można pójść sobie na tamtych na górze. Nie wiem, czy ich dopadnę. No oczywiście, że nie. Żeby już tak expa nie tracić. I pan Nobar. A tutaj to mnie nie dopadną, bo tu jest wąskie gardło. Mamy 275, no ale w tej turze już wybudowałem. Klasztor na razie nie powstanie. I
Jest kolejna mana życia, złoto, bardzo dużo zasobów już teraz, a to jest malutka mapka. Niestety nie mamy jeszcze many życia, ale ważniejsze były dla mnie budowle. Jednakowoż klasztor, tak, powstaje klasztor wyjątkowo. Nie wiem też, jaką drogę tu poszedłem, w loch. Dobra, czyli loch już też mamy. Mamy loch. Mamy dla strzelca i mamy klasztor. Dobrze. O, jak super. Akurat nie zostanę na wodzie. Jest. Dobra. O, panna Bar w ogóle może sobie przechodzić tutaj. Bo przecież to są jednostki ludzi. Witaj, Nobar. Poza tobą nie mogę ten. Nie może. Poza tobą nikt nie może tędy przejść. To rozkaz Filipa Dagincourt. No i ten fakt możemy znacznie wykorzystać, bo będziemy sobie odkrywać tutaj jednostki. Zniszczenia smoka. Miasto jest odkryte. Oho. Te bory znane są jako jedwabne las. Niewielu się to dopuszcza, bowiem w odstępach czają się straszliwe stwory. Dobra, no to nie będziemy tam wchodzić. Zwłaszcza, że czarny pająk już jest zwiastunem tych problemów późniejszych. I co? Mamy 225. Myślę, że to już się przejmie, więc rózgowiczkę wyślę bardziej tutaj. Ale zaraz zobaczymy. Dobra. Zobaczymy. Dobra, mamy manę życia. Super. Czego chcesz? Czego chcę? No, chcę expa. Czyli nie wiem, czy na kimś tu się nie wyleczy się, nie? Ale przynajmniej wiemy, że tak. Ci dwoje awansuje. Więc ciebie sprzątnę. Pięknie. No i oni obaj atakują. Oczywiście leczę dowódcę. Nawet zbytek łaski, że tam jeszcze leczy tego żołnierza, ale tak naprawdę, no, dociągnęliśmy do tego samego pułapu. I już z kapłanem to będzie troszeczkę inna śpiewka, bo kula regeneracji, kula tego, dobra, tu jest jakaś wieża. Akurat nie pamiętam, jakie tam zaklęcia mogły być. W każdym razie... No tak, no mamy już ekipę, więc ja bym to wszystko olał, to znaczy Kraken będzie sobie pływać z tymi syrenkami, z tymi wszystkimi, a może właśnie ich sprzątnę? Może właśnie to jest niezły pomysł, żeby tak sprzątać tutaj, tylko że ja też potrzebuję złota, kurczę. No niby będę zarabiać, ale też będę tracić. Gdybym tu wysprzątał wszystko i dopiero wtedy ruszał tutaj. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Z drugiej strony Hubert, nie? Findar. Które to jest miasto Findar? No to jest chyba tu. Tak? A może gdyby cisnąć do przodu?
Ja bym pocisnął do przodu. Bo te wszystkie potwory, owszem, one będą groźne, ale w ogólnym rozrachunku lepiej będzie dla mnie, że tak powiem, oczyścić to, co będzie dalej, aniżeli czekać na nie wiadomo co. Ja sobie tutaj odkrywam troszeczkę. Findar? Nie, Silveria. Okej. Tak, to jest ta mapka. No. No i mamy całkiem sporo zasobów, mówię. To nie jest taka mała mapka znowu. Więc można tu rózgowiczkę wysłać i niech tak stopniowo wszystko przejmuje. Sukcesywnie. Nie wiem, czy stąd lepiej. W sumie ona może chyba tędy, tak? Stąd sobie zbadam, jaka jest droga. 2, 4, 6. Niech wyruszę po prostu. Będziemy kombinować. I tak. Żeby nie zostać na wodzie. Filip Dagincourt jest bardzo ostrożny. Zablokował wszystkie drogi do Finder. Mam nadzieję, że pozwoli ci przejść. No oby. DŻD? Dacie radę, dasz. Czego chcesz? Teraz tak, ty. Jako się rzekło, ruszysz na nich, co? Już mamy lepsze leczenie, no to będziemy się na kimś tam uzdrawiać. Może właśnie na łuczniku. Zresztą nawet niech by mnie zaatakowali, bo wtedy... Znaczenia, nie? Ich nawet zaatakują. Dobra. To może jakiś to zwój zniszczenia smoka. No, no. Zasięg zwiadu masz całkiem niezły też. Ale będziemy tak oszczędnie tymi punktami ruchu. Kula Nosferata. No i tu będą pajączki, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. No i też dobrze byłoby ich wybrać, tamtych ziomków, a to dlatego, że oni będą odporni na, no może nie na truciznę pająka, no to będzie zabójcze akurat, ale będą odporni na... paraliż tego, który ma... wspominięciem pająka, no to olbrzymi czy czarny, nigdy nie wiem. O, no jakoś mnie nie zaatakowali. Morskie potwory.
Dobra. Ono. Są już legioniści. Może być gorąco. No tylko tutaj dam radę. Mamy już 200 sztuk złota. Okulary generacji. Może ją sprzedam. Zawsze to złoto. W ogóle bym chyba olał tych ziomków. Po prostu przyjmę naprzód. 120, dawaj, sprzedawaj, bo i tak kule to nie przydadzą mi się. Jeżeli gościa zaatakuje, no bo i tak, jeżeli zdecyduje się tu pójść, no to stracę 6, 10 i chyba tu jest też drzewo, tak? 14, 18, no 20, 22, 24. 28 punktów ruchu już pójdzie, no. Atakując ich tutaj, no to będzie minus 6. Będzie niejako po drodze ich sprzątnąć. To zróbmy to. Ała. Ała! Dobra, wy będziecie wiadomo kogo atakować. To co, ciebie? Sprzątamy. Uuu! A to mnie zaskoczył. Dobra, sprzątaj dziada. Kurde. I co, to w takim razie... go morduj. Ten górny będzie się bronić. No to mnie zaskoczył kolega. To bardzo. Byłem święcie przekonany, że jednak 36. Mhm. Sprzątaj. Ty się broń. Ty dziabaj. Teraz tak. Wolę nie ryzykować, że miałby być wolniejszy. On i tak na obronie chyba to przeżyje, chociaż nie jestem do końca przekonany. Dobra, spróbujemy zaryzykować. No właśnie, on mógł wyprzedzić. Ten trafia. Super. No i teraz leczenie. Żmudne zresztą, bo truta. Mhm. No ale z takim leczeniem to jest dużo łatwiej, bo... 20. Truta zeszła, dobrze. No sobie możecie przewinąć. Co ciekawe, tropiciel jest często nawet wolniejszy, mimo że ma jeden punkt inicjatywy więcej. O, snajper oszukuje prędzej niż ten. Jest pierwszy przed zbirem, no to jest głupota. I teraz, o, wyjątkowo
przebił się z jednym punktem, tak, inicjatywy. Ile ty masz? 84 jeszcze. Wyprzedzisz? Przedzisz. No. Teraz zrobić dobieg do tamtego drugiego. To było super. Ale czy dobiegniesz? No nie. 2, 4, 8, 14, 18. No. Lipa. Ale jest złoty pierścień. Złoto będzie nam potrzebne, więc nie pogardzę. Sprzedaję od razu, bez zastanowienia nawet. Najważniejsze, że na wodzie skończę turę, to z dwóch punktów robi się tak naprawdę 6, nie? Budowałbym sobie już gildię magów, co by tam sobie tworzyć różne zaklęcia. No tutaj jeszcze nadal jest trzeci poziom. Nie pamiętam, bo chyba Hubert miał w ogóle jakiegoś magika. Na razie bym sobie może dał siłę. Mogłem już złodzieja wypuścić jakiegoś jednego do obstawy. Dobra. No, was to się pokona. Czyli tak, ty będziesz mieć jako pierwszy. A w ogóle zdaje się, rycerze też mają taki sam pułap, jeżeli chodzi o doświadczenie, nie? 475 i jedą w łeb te dwie gałęzie. No, dobra. Czyli ciebie kasujemy i zostawiamy sobie jakiegoś tam pachołka. No ale trafiać, no. Będę musiał go leczyć, tak? Niekoniecznie. No muszę ciebie skasować, kolego. No, spróbuję włócznika załatwić. Aha. Coś nie możemy trafić, co? Dobra, jeszcze raz. I tak. Uderzaj. Obronisz się? Nie. No to też uderzaj. No co? W razie czego, żeby ci nie zaskoczył. Pyk. 41. No oczywiście 40 musi być, no bo jakże. No to weź go skasuj. I broń się. No oczywiście musiał wyprzedzić. Oczywiście. No i znowu żmudny proces. I tak tutaj podwyższyli punkty życia łowców czarownic w porównaniu do jedyneczki, bo przecież oni mieli 125. Dlatego wchodząc do tej misji, to tak się bałem, że oni będą naprawdę na strzała, jak chodzi o jakieś pająki czy coś. A tutaj jednak mają 140 i kryzytorzy też odpowiednio więcej. I 148. Dobra. Więc tak, pan Nobar. Jestem gotów. Nie przejdziesz, tak?
To będziemy chcieli wyjaśnić też legionistów szybko. A, analogiczny skład, dobra. I to wiemy, co robić. Mogę na odwrót zrobić, dobra. Próbuj. Pociągnął, pięknie. Dobra. Super, jeszcze się zacząłeś bronić. Ekstra. No to kończymy to. I super. No zaraz będą budynki potrzebne. Tu już jakiś zechura lata, także trzeba się nim zająć. Obawiam się, żeby go wypuszczać Nobarem, bo boję się, że może Nobar skończyć marnie, ale spróbujmy, no. Najwyżej się wczyta. Damy mu jeszcze siłę, a co? Jak raszować, to raszować, nie? Zorisz. O proszę. No jak mi przykro. Dobra, czyli ty się będziesz bronić prawdopodobnie. Taką mam nadzieję. I będzie coś z tego. Dobrze, czyli bohater jest trup. Uciec. No i przy okazji on też zdobędzie expa 30. No i super. Dobrze było im dać siłę. Nawet jakby ten Orgo chciał zaatakować, to weźmie go na ramię. Przerzuci. Dobra. No, te stwory nie wiadomo, czy się rzucą na mnie, czy nie, więc ja sobie podejdę może tak. O. Pyk. No i w ogóle można spróbować też znowu zrobić myk taki z rózgami, że gdziekolwiek się da, szczerze tu gdzieś będzie Hubert, tak, to można go tu wała robić. Tutaj jak zaczynamy już wyjaśniać tych Zaoriszów. No myślę, że tam Nobar ich posprząta. W Trymiga. Stworzono mnie do wyższych celów. Oj tam, oj tam. Dawaj mi złodzieja. Co znowu? Będziesz coś zajumać? Nie. Po prostu podejdź. O. Żebyś już był. No i kolejna rózga będzie powstawała tutaj. Mamy troszkę many. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale no raczej trzeba spieszyć się. Dobra. Niestety się coś tam ruszył. O, idzie jakiś patałach. Pinokio, tak? Kto Pyrek mówi? Dobra. Ciebie bym tutaj sprzątnął, a może tak zrobić? Nie wiem. Trochę by to było bez sensu. Pyk. Pyk. Dobranoc. I co będą awanse? 23. No, brak. Braku. Co my tu mamy? Chronos, klątwa demonów. Aha.
No, przydatne zaklęcie, nie powiem. I tu nie ma się co zapuszczać na razie, prawda? Findar. Czyli trzeba będzie tu zablokować, potem on se pójdzie tędy, tak? I będziemy takie kółka mu urządzać. Nie wiem tylko, jak to się zrobi. No, to będzie ciężkie. No mówię, rózgi, rózgi. To chyba będzie takie pomocne. Na tych rózgach też się często zapomina. To jest fajny element taki blokady. Co ty tu masz, kolego? Może ja w ogóle wyślę ci szpiega i się dowiem. Tak najzwyczajniej w świecie. Pokaż mi, co masz. Masz pierwszy poziom, cwaniaczku, ale masz jakieś przedmioty. O, jak dobrze, że to ty miałeś miksturę życia, a nie twój kolega. Dzięki czemu was wyeliminowałem jak ptaszki. I mam nadzieję, że szybko zdechniecie. Czyli co, będziecie walczyć prawdopodobnie. A jeśli tak, to ja się ustawię tak. O. I teraz tak, żeby nie mieć obszarówek na sobie. Dobranoc. Żeby tutaj mieć spokój zaraz z nim. A, żeś se ożywił, cwaniaku. No dobrze, no to troszkę dłużej się z tobą pobawię. Ile ty zadajesz? 69 akurat, proszę. No to cyk. Dobranoc. Super. Okej. I 179, dobra. Atakuj. Oczywiście jednego użyjemy do leczenia, wiadomo. W stosownej chwili. Ten żmudny moment, chociaż na szybko, bo to już się dokonało. No i mamy szmaragdzik. Nie wiem, czy to sprzedać. No, mógłbym to sprzedać w sumie. Sam nie wiem. No, mapa się właściwie już kończy. Czy to jest już stolica? No, bar nie wie. W imię wszech ojca. Dobrze, że będzie mieć dwóch snajperów, bo to zawsze lepiej. Zawsze raźniej. Ta. W imię wszech ojca. Ty byś, koleżanko, jednak parła do przodu z tego względu, że będą potrzebne wasze zasoby tam legionistów. Im więcej, tym lepiej. No, i ona powinna właśnie pięknie tutaj dotrzeć. Myślę, żeby tutaj postawić rózgę, co by utworzyła się taka ściana na zaś. Malutka. O, cyk. I wtedy będzie lepiej. Dobra. Teraz tak, ciebie sprzątnę, co? Możemy też tutaj zająć w ogóle miasto. Lepiej na nich.
tylko standardowo tłuczemy. Także źle się ustawiłem. Ale to... Teraz to dłużej to potrwa. W dodatku pierwszy nie trafia. I teraz ciebie. No, wyprzedził jeszcze. Dobra, masz chamie. Ty Scyloj. Akurat byś zabił tego, więc dobrze, że... No niedobrze, że się składacie na jednego, ale dobra. A ty się bronisz. Aż musiał znowu wyprzedzić. Znowu wyprzedził. Teraz ty będziesz mieć 232 expa. No to jeszcze troszkę. Miast na razie nie będziemy ulepszać, nie ma sensu. Bardziej będziemy tutaj operować tymi złodziejami, czyli nie wiem. Trzeba mu tu zablokować. Wtedy on pójdzie tak naokoło. Ale wtedy, jeżeli znajduje się tutaj, to jak go znowu sprowokować, żeby szedł gdzie indziej, tego nie wiem. Można tu jakieś małe tunele robić, ale... Ze złodziei, tak? Ale... Kurczę, to też nie jest proste takie. No. To będzie na zagadka na później. Na szczęście jeszcze nie. Nie jest to nasz problem. Badamy sobie kolejne zaklęcia. No i z racji tego, że już mamy manę piekielną, to jednak spróbujemy sobie tą manę. O, baronowa wyszła. Także. O, berzerka macie, ale ja cię załatwię i tak. Ja ci i tak załatwię. Nie będziesz mi się tu panoszyć. Trój. Super. No ale... Co jest? Ej. Dobra, że chociaż uciekł, ale... No oni w takim razie też muszą uciec. To będzie masakra. No właśnie. Że ty też zginęłaś. Masz za swoje 10. Ten drugi zyskał jakiś poziom? 69. No. Nie wiem, czy ty masz miksturę, kolego? Kolego? Nie masz. Zużyłeś. Sprzechlałeś. Wiesz co, no bar. Wziąłbyś ich dobił, bo nie chcę, żeby mi się tu ponoszyli. Czego? Może on wyzdobał tą jedną miksturę ukraść? Było super. Mogę sobie pozwolić jej zdychać. A on sobie awansuje mimo wszystko, nie? To nie jest taki głupi pomysł. Tylko raczej bym się...
trzymał tego pana orka z daleka. W imię Wszechojca. Tutaj tak, znowu. Opuszczona świątynia, no niby tam nie może być jakichś przerąbanych lokacji. Jak ja będę tego Huberta robił w bambuko? Gdzie tak naprawdę? No bo jak powiedzmy tu zablokuję, spoko. On sobie pójdzie tędy. Ale wtedy może tu zablokuje i może wróci się. Może tak? Tylko, że to też jest przejście. No można zastawić tu właśnie rózgą i wydłużyć znacznie drogę. To jest sposób. To jest sposób. Tu zasadzić rózgę i wtedy Hubert będzie faktycznie. Na przykład jest tu. Będzie chciał pójść tędy. No to ja mu zablokuję tu. A jak on sobie wyjdzie tu. Dajmy na to osiągnie ten pułap. No to tu się zablokuje, a tu znowu się odsłoni. No i może tak go będę robił w ciula. Tylko trzeba sobie tu oczyścić, żeby tu spokój był. Oho, opuszczona świątynia, no no. Na obronie to proszę. Bo dostaniecie w ciry. Ała, i tego, tak. Tak, dobra, jeszcze się brońcie, bo tam zawsze może być święte pudło. Dziękuję bardzo, żeby ktoś z was zginął. Pyk. No i zarobiście. Pyk. A ty się, kolego, bronisz. I fantastycznie. Teraz tak, ty się broń, ty możesz strzelić. No i kończymy. I dużo złota, proszę. No, za mało. Jednak potrzebowałem troszkę więcej. Poza tym strasznie poskąpiliście. Chciałbym, żeby w sumie te stwory morskie mnie zaatakowały. Wieża. Sprzedam to za 150. I będzie budynek. Co znowu? Ty sobie czekaj. Masz miksturę życia, to mu wtrynisz. Dobra. No to na razie tyle. Uciekła. Oskubany. No i co? Ja w takim razie będę musiał uciekać dużo jakby wcześniej. Nie no, zabiję mi go. Zabiję. Nie ma szans, żeby... Biedny Nobar. No i co? Jak go uchronię? No nie uchronię go. Kurde. Będę musiał coś wymyśleć.
chyba że go zasłonię. To też jest jakaś opcja. Nie? Tylko że mi tam niewiele ruchu zostało. Dobra, to po prostu pójdę i załatwię tego ziomka, może co? On jest do zabicia? No jest do zabicia. Czego? On sobie ją dopadnie tak jak chciał dopaść zresztą. No. No i tyle. A, w stolicy jeszcze są, kurde. Ale dobra, widzę, że on jest niewzmocniony jeszcze, pewnie ma trzeci poziom, ale nie dobrał sobie wojownika. Więc załatwić ich, no i powoli, powoli wyleczymy to. Tak trzeba zrobić, bo nie pozwolę ci zabić mojego nobarka. Mój nobar. No i kolejne złoto ci mogę zabrać. Że nie na następnej turze. Ma na śmierci. Oczywiście oni mają do tego dostęp, ja na razie nie. Jestem gotów. No i będą mieli podstawowe jednostki, także już dobra informacja. Jak was tutaj rozpykać? Nie wiem, czy brać tutaj zwinność? Nie marnowałbym many, bo wydaje mi się, że ja ich tu zrobię. Chociaż ten Lofemir, no... Właśnie, 69 plus 40, no to daje stówę. Więc ja może dałbym sobie jednak tą zwinność i siłę, chociaż siłę może. Co mi da siła? Siła, siła. No siła mi da tyle, że... W imię Wszechojca. Słucham? Siła mi da tyle, że... Co? Ty będziesz mieć 60, 75, tak? 75, 44. 75, 44, no to to jest dalej za mało, żeby zabić kogokolwiek z tej ekipy. Bardziej zwinność bym sobie wziął. Wtedy oni mają szansę być pierwsi, przynajmniej wziąć obronę przed tym, jak tam będzie rzeźnia. Czyli tak, ty masz 40, ty masz 30. No, jesteś se mocny, kolego. 69. Ile wy zadajecie tak normalnie? 69. A. Masz jakieś artefakty? Nie masz, na szczęście. 69. No nie ma szans zabić, więc musi tutaj wypalić. O. I wtedy tak. Tak, dobra, to przód jest bezpieczny na razie. No i kapłan musi się uzdrowić. Tak. Teraz traf. Dobra. Teraz ty się bronisz. Ty tym bardziej. Ty. 23. 25. Dobra, i teraz chwila prawdy kogo?
Ja bym leczył jednak kapłana. Oni znowu nie zabiją go, tak? Oj, to będzie strasznie nerwowe. W razie czego niech ten ginie. Dobra, kapłan. I teraz on. Daje mu uzdrowienie. Tak. Ty nawalaj. Bez litości. Broń się. Broń się. I zobaczymy, jak to przetrwacie. Kiepsko to widzę. No właśnie. Teraz tak. Tylne szeregi przeżyją. Więc mam szansę to zrobić. Tylko muszę zmarnować drugą miksturę. Strzelaj. O. Broń się. Oła. To boli. Kurde, pod gwizdek. Dosłownie. Już i tak nie mamy. Jak nie trafisz, kolego, to nie wiem, marny twój los. Musisz trafić, bo będzie zagłada. Dobrze. I teraz kto? Żeby to teraz balansować. Mógłbym tutaj. Dobra. No tak, ten se trafił. 25. Ciebie muszę leczyć. Dobra, zdecydujmy się na jedną ze stron. Teraz tak, ty się bronisz, ty tak samo. I teraz ty leczysz. Oj, to będzie bardzo długa walka. Dobrze, że mamy strzelców. Cyk. Obrona, obrona. No i zrobiłem go. Ciula. Tutaj. Zabij od razu, żeby mógł swobodnie atakować. Broń się. Pięknie. 23, no to jeszcze możesz trochę przyjąć. Broń się. O, piękne chybienie. No tutaj jeszcze nikt nie awansuje, więc... Jeszcze, jeszcze. Ty masz siłę? Nie. No to... Uderzysz i będziesz miała na dotyk dosłownie tego gościa. Dobra. No. 25, no. Może wykręcić. Żmudne leczenie. 24, dobra. Może coś jeszcze chybić? Taką precyzją uderza? No. Jeszcze podciąga na maksa jak złośliwiec.
troszeczkę się przeliczyłem. Podciąga po maksie. Przecież ja mam jeszcze zbroję, tam jakąś 10, tak? Która mi tam jeszcze została, więc jakichś wielkich strat nie będzie. Najgorzej, że nie musiałem nikogo tu wskrzeszać, tego się obawiałem. Niby ten Bohcio nie jest arcymagiem. Drogi bot, ale... Wylecz się do końca. Piernicze. Zajmie to parę tur dłużej, ale... Wolę nie ryzykować. Poza tym już będziemy tylko jedną jednostkę leczyć także. Punktów życia, powiedzmy, wykrada. Dobra, możemy go wreszcie skasować. Och, długa walka. Ale wygrana. 55. No, a ten koleś miał trzeci i już sobie wziął dowodzenie, także był totalnym czubkiem, że nie wziął sobie dodatkowej jednostki, bo wtedy mi na pewno kogoś zabił. Ale... Lepiej dla nas. Pięknie. Czyli mamy z głowy właściwie wszystkich głównych bohciów, bo wroga. Można tu zastawić w sumie stolicę, ale no bardzo sobie będzie z nimi radzić, mam nadzieję. Po prostu będzie się gdzieś tam przyczajał i atakował tak znienacka. Tutaj się wyczyści. Tak samo. No myślę, że na nich to się nie rzucą. A poza tym z miasta może też wychodzić, no. To się sprzeda. No jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Musimy zbierać teraz na budynki, bo... Oho. Już idzie, bohater. Teraz tak, czy ty dasz radę tu zająć to? Nie, nie dasz rady. Jeżeli zasadzić tu rózgę. No 4, 6, 8, 10, 14. Dobra. No to możesz sobie.
I on by mu dostarczył w sumie to. Tylko nie wiem, ile jeszcze tam punktów ruchu. Spokojnie. Chociaż w sumie on by mógł tu zgarnąć. Jestem gotów. No ją dopadnie, tylko że musi zaoszczędzić faktycznie punkty ruchu teraz. Jak sobie skrzesi tego łucznika. To myślę, że 17 expo dostanie. To nawet właśnie pomógłby mu tam troszkę. Przerzucić to bliżej. O, właśnie. Jeszcze sobie chytrze. Odsłonimy troszkę mapy. Zmana piekielna. Tak, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Teraz tak, wy wszyscy na górę. Mikstura do góry. Masz miksturę życia, tak? Masz, dobra. I kasujemy dziadów. Dobra, ty jego. Może nie ucieknie. Muszę mieć farta. I go nie mam. No niestety, ale jest pokiereszowany ostro. Więc gdyby Nobar usił, to mógłby chyba tutaj jakoś sobie przejść. Tę miksturę? No pewnie. Jestem gotów. Super. Od razu skasowany. I super, jest 20, jest idealnie. No.
Nobar to będzie nasz egzekutor tutaj. Z dwoma snajperami to... On to da radę. Tylko trzeba mu miasto zająć. W te pędy. Damy sobie... Błyskawice. Oho, idzie. Pająk. Czysta jeden masz, tak? Buduj. Czego chcesz? Tak, tutaj nie ma żadnego sklepu. Jak tam kapłan jeszcze też ma, ale no może być gorąco. Cztery, sześć, osiem, dziesięć, 12, 14, 18. No, wolę ich zarąbać. Tylko trafiać. Uwaga. Zwłaszcza ty, Nobar. Obiecała nadzieja truta. Dobrze. Dobranoc. Chyba też będzie w miarę łatwo awansował. 1100 to. Jest to pułap jakiś. Nie wszechojca. No i ty masz szansę tutaj poprzejmować im zasoby. To rób. Nie naciskaj. Tu jest pająk. No dobra. Widzę, że on mi przeszkadza już teraz. Zrobię to w mojej mocy. Ciach. Ile wy macie? 120. No duże to są wrażenia. Truta jest najgorsza. No. Truta będzie najbardziej przerąbana. Aj. Dobra, jeszcze wytrzymasz. Teraz ciebie zatru... Nie? Oskubany. To trzeba będzie... Fajnie, gdybyś ty był. Jesteś, dawaj. Dobry. Nie pozwoliłeś koledze się wytruć na śmierć. 71. Warto zapamiętać tę wartość, bo będzie nam przydatna później. Czyli tak. Co znowu? Na statura. No. Na razie nic się nie dzieje, o dziwo. Jeszcze. Ciekawe, na jak długo. Udało się. Klątwy demonów. Super. To klątwa demonów będzie nam wydatnie pomagać z tymi pająkami. O, i super. Ork.
co, próbujemy od razu. Bez czekania. Jest. Super. No to tylko jeden zostanie zaatakowany. Nie, oczywiście dwóch, no ale to normalnie. Dobra, mamy miasto, nawet go nie ulepszam. Z uwagi na złoto, jest mikstura. I on się tu bije może na leczenie. Ty sobie tu miksturkę zachachmęcisz. O, jeszcze kolejna. Do siły, tu nie możesz wyjść, dobra. No to może ulepszę to miasto jednak. On niby mógłby ją zablokować, tylko szczerze powiedziawszy wolałbym Nobara znowu nie stracić. Bo wtedy go już naprawdę nie uratuje. A jak ją stracę, to tam przeżyję. O, cyk. No. Może, możliwe, że na ciebie rzucą jakiegoś Otafiana. Tutaj będą sobie niestety przejmować zasoby. Wcale łatwo nie będzie. Ty miałeś w ogóle coś? Nie. Ulepszamy to miasto. Mamy chyba 250 dochodu, tak? Tak, 350 nawet. Super. Ekstra. To sobie zabierasz, bo i tak ci się nie przyda. Trzeba teraz zbierać na ten czar pośpiech. Następny jeszcze będzie tu, chociaż oni będą potrzebować więcej expa. To. Jak już będzie kapłan Imperium, to już będzie dużo łatwiej się leczyć z pająków. Leczyć z pająków w cudzysłowie. Tura 13. Na razie bardzo szybko mi poszło z botem, sprawnie i w ogóle.
cofnąć, tak. 410, tak? Czy on sprzedał w ogóle ten... Aha, jeszcze tego nie sprzedał. No i kule Nosferata tak samo będzie można. Tu, czyli tu jednak był sklepik. Tak. Nie naciskaj. Udało się. I zobaczymy, na którą stronę będą chcieli pójść. W każdym razie sobie badam pośpiech, on będzie na wagę złota. I na razie tyle, nie zbudujemy nic. O, do przewidzenia. Niech walczą, ile wlezie. Że on zmarnuje swój atak na nią. Tym bardziej jego. No właśnie. No. Ale i za sobie prawie wszystkie zabrałem. Jeszcze tam ma na śmierć tam będzie. Do przyjęcia. W razie czego zostań tu, powiedz mi, ile ty go dołasz dopaść. Go walnąłbym jakąś błyskawicą albo dałbym mu siłę. Może błyskawica lepiej. Tak, lekka błyskawica starczy. I teraz tak. Raz. A, tylko jednej rzeczy nie wziąłem pod uwagę, że właśnie torta nie zadziała, jak on się będzie wycofywać. To było ryzykanckie trochę. No ale cyk. Bułka z masłem. Nawet trzy jednostki są w stanie ich załatwić. Dobranoc. No i będą sobie fajnie awansować tutaj. Dobranoc. Nie naciskaj. Teraz tak, ty. Kolego, już tu ukradłeś, już tu wszystko zrobiłeś.
A w sumie ja bym się z tą maną śmierci może nie śpieszył. Oni mają gildię magów, zbadają menta potens, może jeszcze jakieś czary. I się to pielgrzymką złodziei wykradnie. Tylko tak, złodziej niech się wróci na stanowisko. Bo nie jest tam potrzebny jednak. No i ta zniszczona świątynia, tak? Mamy już budyneczek dla ciebie. 65. Dla ciebie mamy. Zbuduję jeszcze w razie czego może następny. Chociaż nie potrzeba. No, temu brakuje prawie 170. Temu 150. Bo wcześniej tam awansował, no to... Tutaj. Za 500. No, tam 100 złota się zarobi. Jest sanktuarium. Nigdy tego nie budowałem, a teraz jakoś nie natknęło, żeby... Proszę bardzo. Tu już graliśmy. Prawdopodobnie będzie jego awans, tak? Chociaż pewny co do tego nie jestem, więc będę leczył obu jak zwykle. Jest 64. Dobra, no to trzeba się cofnąć po tamte gobliny, co tam były pod miastem. Dabar przy okazji sprzeda mi przedmiocik w tym czasie, więc się przyda. No i tak, tutaj właściwie nic nie trzeba będzie robić już na razie. No w ogóle, czy będzie potrzebna ta rózgowiczka? Tak na chwilę obecną nie widzę potrzeby. Nie ma sensu też otwierać tego przejścia. Jeżeli oni sobie tam są, to niech zostaną. Rózgowiczki tak na dobrą sprawę teraz nie potrzeba, no bo wszystko jest przejęte. No mógłbym przejąć tą manę śmierci, ale wolę, żeby po pierwsze nie otwierać tego, a po drugie, żeby ten, no jakoś się tam z nimi pobawić. Hubert powie dość, to wtedy dość. Ale na razie spokój na granicy. To się też sprzeda. Swój zniszczenia smoka okazjonalnie może się przydać. Resztę sprzedać. Co znowu? Diobły. No i tak. Czego chcesz?
Byś ty zabijał. Maurezen, to jestem ja. Włócznik. O. Włócznik. Co znowu? Nie masz nic. Dobra. Czego chcesz? Zrobię co chcę. Mogę w sumie inaczej, dobra. Pięknie, jest pierwszy inkwizytor. Bardzo dobrze. Mogę troszkę mapy odsłonić. A, tutaj. Tam niewiele, ale zawsze by to coś dało. Dobra. Sobie może rozbuduję to miasto. Z tego, że na razie rozwój się troszeczkę przyhamował, na szczęście. Gildia Imperium. Tu mamy wszystkie budowle. Jestem nie naciskaj. Jestem gotów. Czego? Trochę many. Odkrył szpiega. Sto dwadzieścia, 150. Dobrze. Puśćmy stąd złodzieja, co by już zbadał te tereny. Nie naciskaj. On też przywiezie mi może szpeje. No i co, i tak naprawdę tutaj. Nie naciskaj. To jest taka droga zamknięta. Puszczą doradcy, to nie zajmą tego miasta. Czego? Czego chcesz? To i tak postawimy sobie tutaj standardową giermka i jednego złodzieja, żeby przypilnowali interesu pod naszą nieobecność. Ja sobie wyruszę 391, żeby to ładnie pokształtować ekspy. A, właśnie. Już wiem, czemu ją, do czego ją potrzebowałem. Żeby właśnie zasadzić tą rózgę tutaj. Tu w tym miejscu konkretnie. Tu w tym konkretnym miejscu. Dobra, już wiem, na co pójdzie kasa. I nawet na dobrą sprawę mogłaby tutaj, bo o co chodzi? Tu jak będzie Hubert sobie chciał przechodzić, to będzie musiał tak naokoło i mało tego, może mogę tu taką ścianę zrobić. To nie będzie takie złe. No. Słucham. Nie będzie złe takie to zrobić. Ja może co prawda będę gorzej tutaj przygotowany, no ale Hubercik będzie miał podgórkę. To chodzi z rózgami, że będziemy sobie otwierać właśnie. Tutaj będziemy mieć drogę. No bo to miasto jest gdzieś tam, ewidentnie. Dobra.
idę na tego krakena. Pierw. Tu jest już niewielu wrogów. Tego miasta. Tutaj złodzi zabezpiecza. I tu podejmujesz skrzynkę. Dobra. I teraz ona tutaj potrzebowałaby zająć i ściągnąć. Czcimy tę ziemię. Może mnie zaatakuje w końcu. Jak się ten kraken coś nie pali do roboty. I w razie czego jeszcze żywą zbroję opracuję, żeby była. Miasto rozbudowuję. Patrzymy, co się wydarzy dalej. O, no bar. Do akcji. Dopadniesz? Dopadniesz. Co znowu? Co masz nie dopaść? Szpieg. Oby mi się to spodobało. Tak. I truta. Jedna. Sztuk jeden. Czego? Dobra. Znowu nie zaatakowali. Ja nie wiem, co te morskie istoty sobie myślą. Zasadzi też rózgę. Dzięki temu tu się robi taka ściana teraz. Poważna. Topczyk. Taka sytuacja, dobra. Wszystko rozdzielają obrażenia. Jest dziwne.
niego. No jest. Sześć. No jeszcze braknie. 467. W jednakowym czasie. Mogę na was. Albo tu. Tak znowu dużo tych ekspów nie brakuje, tylko nie ma na kim za bardzo. To jest łucznik. To jest ork z dwoma tymi. To tak samo. To w sumie na jeden ciul to wychodzi. Za tych dostanę więcej. To idzie. Co ewidentnie pójdę sobie tutaj. Chyba on już będzie awansować, tak? Chyba... Także w takie nietypowe ścieżki poszedłem. O, jeszcze on. No to dobrze. Dobrze, 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 bo trzeba ich mieć potężnych tutaj. Ekstra. Szafir na razie zostawię, nie potrzeba mi złota. Aż tyle. Weźmy, sprzedaj turkę. Super. Ile? 42. No mówię, fajnie jak sobie XP. Fajnie będzie sobie XP. Chcę tylko obronę postawić i... Nic tu się nie stanie. Szkoda, że on nie może jeszcze nosić artefaktów, to by było już w ogóle przedobre. Dobra. Mamy chyba bieg przełajowy już przygotowany dla Bercika, aby się tylko na niego skusił. Jeszcze postawić, tylko że tutaj to wystarczy jeden złodziej. Poza tym to musi być cały czas otwarte, tak? No bo to jest jedyna droga już. Że tutaj to nie możemy dopuścić, żeby
Hubercik sobie przeszedł. Oczyścimy tę ziemię. No tutaj tak, raz, dwa, trzy. No to będzie jeden złodziej. Tu będzie drugi, tak? No i on będzie szedł taką drogą długą. Będziemy sobie go robić bambuko. Jakoś tam. Oczyścimy tę ziemię. Nie wiem, czy tu jeszcze bym nie dał rady. Nie no, tu już musi przechodzić. Ale droga nie jest prosta. Pytanie, czy tu dałoby się jakoś. Tu jest na przykład możliwość zasadzenia rózgi, ale to jest zdradzieckie, bo mógłby na przykład przechodzić jakoś tu, po ukosie. Nie? Czy nie? Nie, to jest ukos właśnie. Okej. To można to rozważyć. Samo. O. Wtedy właśnie musi wodą, jak już. Więc awaryjnie jeszcze się coś tu wykombinuje. Dobrze. Co znowu? A je? Pindar jest blisko. Musimy iść na zachód. Widzi tam kilka dróg. Przybyłam w imieniu mego ojca. Jestem Uther, dziedzic Nevendar. Przyłączcie się do walki przeciwko wrogom Imperium. Oczyszczę królestwo z twojego nieczystego rodu, Delej. Szykuj się na śmierć. Aha. Uther nie może zginąć, no. No i on ma drugi poziom. Ale to dobrze, że akurat tu poszedłem, bo dzięki temu mogę odkryć szybciej tą mapę, nie będą tak ekspić. Jak powaleni. Zablokujemy te jednostki w razie W. No, on ma dowodzenia akurat 3. Dobrze. A tutaj też nie zawalić, zablokować. Ten jeszcze jeden dowodzenia. Dobrze. Ten tak samo. Okay. Co? Stro. Aha. Właśnie tak? Tak? Lightbringer. Zrobię to w mojej mocy. Taki mamy jeszcze czas. Będę się tu zainteresował chłopakami. No. Mhm.
ty też przywalił. Osiemdziesiąt. Dobranoc. Przywal mu. Ty się broń. W sumie mógłbym to skończyć wcześniej, ale zagapiłem się i zacząłem leczyć. O, tak jak właśnie teraz. Podobnie przedziłem, no i mam 36. To tak naprawdę nadal któryś z nich będzie pierwszy. Inkwizytorzy. A mogłem zostać na wodzie, nie wiem. Potwory coś mnie nie chcą i tak atakować. Coś jeszcze? Zmienię tą ochronę w razie czego zbadam. Na zaś. Coś wygnało pająki z ich gniazda. Nasi zwiadowcy dostrzegli dym ponad jedwabnym lasem. Kto mógłby zrobić coś takiego? Dobra, 20 tura. Nadeszła. No to cała naprzód. Panie Hubercik. Delay. Co znowu? Co ty tu masz? Eliksir życia. Przejdź sobie tędy. W imię Wszechojca. Dobra, tutaj co możemy jeszcze zrobić? Się na razie wycofa może i zasadzi sobie rózgi gdzieś tu na uboczu. Czego chcesz? Masz coś do sprzedania dla niej? Tego sprzedawać, ale w sumie eliksir ochrony przed mocą wody. Czemu by nie? Skoro to i tak mam w zaklęciu. Słucham. Ile to będzie jeszcze? Właśnie tak. 80 sztuk złota was. Zasięg zwiadu 5, uter. Co? Też.
biedy sobie przekażę ten przedmiot. Zaraz się zacznie. Będziemy potrzebować to zbudować. Mamy trochę many piekielnej. Dwa zasoby, tak, przychodzą. Idą pajęczaki. Dobra. W razie czego mamy jedno przyspieszenie. Jesteśmy gotowi, powiedzmy, na odparcie ataku. Jest tak 12, nie wiem, to na pewno. Dwa czarne pająki. Zrobię to w mojej mocy. No to nie, przelewki. Jeszcze 405, no tak, bo oni się przeekspili. No. Będzie mocne. Krój to. Dziadostwo. To obowiązkowo obrona. Przecież będzie taka truta, że masakra. Jedna mikstura jest, ale... Wielu nie ma. Tak, ty masz więcej punktów życia. Lecz 62. No. Super. Dobra, tego nie zabijesz jeszcze w tej turze. Rozłóż może trutę tu. Wy tu dziado. 32, masakra. Zatruta. 73. No. Niebezpiecznie. Ile trzeba będzie leczyć z mikstury, bo będzie dramat. Kurde. Nawet z kapłanem Imperium będzie dramat. Dobra, zastanówmy się. Tak, ty leczysz jego. No i wtedy będzie strata ataku. Jest szansa, że nie koif, nie. Ty się bronisz. Masakra. Myślałem, że jestem przygotowany. Gdzie tam? No. Sześć. Zaatakuje, zginie. Nie, to musisz się bronić. 47, no i ginie, no to nie ma szans. 64, no to to jest 128, no. To 28, tak? No, próbuj, no. Na razie się obronił fartem, ale to jest chwila tylko, jak zginie.
Dobra, no jak zginie ten... Ten akurat ma więcej punktów życia. Doświadczenia. Niestety, nie trafia się, nie ten, to tak jest. Czyli on jest generalnie już spisany na straty. Nie ma czego ratować. Bo ja musiałby chybić całkiem, żeby uratował się. Wiesz co, kolego? Ja bym tu uderzył. Mimo wszystko. I teraz tak, ty się wytrujesz, czekaj. Musisz mu tam pomóc. O kurde, zapomniałem o tym. No to teraz jesteśmy w kropce. Ładnie nas zsiekli. A co, atakować? Dać się zabić? On się broni, tak? Niech zaatakuje, bo to jeszcze przeżyje. O kurde. Nie wierzę. Czy cała drużyna mi pójdzie? Masakra jakaś. Cała drużyna. Wymordowana. Masakra. A mikstur w ogóle. Chłopie, idź pan z tą miksturą, czym prędzej, jesteś potrzebny. Co tu się wydarzyło? W imię Wszechojca. Co tu się wydarzyło? Nie wierzę. Nie naciskaj. Się na jakichś bobkach tam wyleczę, pod stolicą może, nie wiem. Dobra. Jeszcze dawaj jedno. Nie naciskaj. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, mamy trzy. Furt. Jeszcze tu jest olbrzymi pająk. No on przynajmniej mnie nie sparaliżuje. To tamtym złodziejem jeszcze postawi żywe zbroje. Gdyby mieli troszeczkę trudniej, mogłem też tutaj postawić. To bym coś odsłonił, ale dobra. Powinno być git. No i w ogóle gdzieś w poradnikach było napisane, że warto właśnie dawać żywą zbroję, chociaż ona i tak przeżyje pierwszy atak pająka i odporność na truty to już tak nie jest istotna dla tej jednostki, no. Czy wydoła ci tu podejść? Tutaj. Dobrze? Dobrze. Co?
Pięknie. Psy. Co znowu? Mnie zaatakuje, ale wolę tak, bezpieczniej. Nie, może Nobar? Nie, Nobar z nimi też nie ma szans. Co najwyżej w mieście, ale to też... ciężko. Ciężko. No, wygląda na to, że tam Hubert wygnał te pająki i one dopiero później zaczną przybywać gromko. Gromnie. Wybadajcie sobie. Może bym wysłał jeszcze z paru złodziei, tylko... nie wiem. Myślimy jeszcze paru. Czego? Umyślnych. Tam jednego zabiją, to się... czego? Jeszcze nic nie dzieje. Chociaż nie powinni, bo... aha. Dopiero co ich zabiłem. Many poszły jak lodu. 1100 many piekielnej. No tak, przecież mogłem klątwy rzucić. Nie pomyślałem w ogóle. Bezsensownie zginęli wszyscy. No. Ty to mi tam mniej zrobisz, za ciebie się bardziej boję. Aha, żywa zbroja powstrzymała nawet. Nawet fajno. Dobra. Wstrzymaj. Ty już nie masz nic, tak? Dobra. Nie wszechojca. Czego? Ty masz takie mikstury. Co znowu? Co znowu? Słucham. Ja to tak przerzucę. Będzie to bezpieczniejsze. Co znowu? Pocztą pantoflową. Zapomniałem o tych klątwach, no. Przynajmniej o klątwie demonów, no przecież mogłem uratować ich może. Na pewno bym ich uratował, przynajmniej jednego, no. I oni wszyscy do tyłu lecą teraz. Wszyscy do tyłu. Thank you.
zrobię, co w mojej mocy. Rada ciebie. A, w sumie źle. Mogę goblina przecież zostawić, dobra. Jak się bronić, to jakoś to będzie. Mając matriarchę, to też będzie ciężko osiągnąć takie leczenie. Gorzej, że nie ma właśnie leczenia z trucizn, no to przeszkadza. Ale może się uda. Ty lecząc go zabijesz, tak. Tyk. I możemy sobie uzdrowić tam. Przełożyć jednostki. Cyk, cyk, cyk. Jest super. Czego? Nawet na tylnych szeregach, tak szczerze powiedziawszy, miałem kiepskie ustawienie. Czego? Dobra. Przyspieszenie ciebie nic nie da. Spróbowali się znowu żywą zbroję tu położyć. I tyle. Co tu mamy za czary? Pieśń broni, moc Widara, nawałnica. No ale zanim dojdziemy do many runicznej, to w
mnóstwo czasu jeszcze przed nami. Legioniści. Te mędy. Weź tam. Zostaw go. Teraz Ogar spełnia rolę tego blokera tutaj. W razie czego. Tak, na złodziejach też. Cwaniaczku ruszyć. No ale to niedoczekanie twoje. Gdyby się na ciebie rzucili, to wal. Nie naciskaj. Wal w łeb. Kahuel. Nie da rady nawet tam dalej przejść, więc fajnie, gdyby udało mu się odkryć jak najwięcej. Teraz im rzucę właśnie klątwę demonów. Żeby się nie czuli tacy pewni. Nie wiem, czy Chronos coś da? 35 inicjatywy, to nie mam takiej. Możemy ci dać siłę w sumie. Dajmy ci siłę. Ty zadajesz 143 minus 21. No mówię, bardzo dużo by mi to dało. Oni by przeżyli wtedy. Trój. Brać się. No, 57 możesz by smoknąć. Kiem zrobisz. Więc tak, on ma słabszy, czy ten? Dobra, nieważne. Lepiej tego strutą załatwić w pierwszej kolejności. I 47, czyli jak uderzysz, to nie ryzykujesz śmiercią. Jeszcze. Okej. Pajączek powoli wytruje.
masz 60, tak? Wyleczyć. Teraz zacznie się ekspienie. Sztandar bitewny. Ale nie będę go brał. Pytanie, czy ja bym dał radę w dwie pieczenie na jednym ogniu? Masz czerwoną flagę, czyli 2, 4, 8, nie, to jest 6, 2, 6, to jest 8, 12, nie dałoby się chyba. Jeszcze raz, 2, 8, 12, 18, no i tutaj. Nie naciskaj. Co znowu? Co znowu? Mi się to spodobało. Nie naciskaj. Czego? W imię Wszechojca. Tak, 80. Przedane. Jedziemy sobie tu. Tak. 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 Nie naciskaj. Damy mu Chronos. Nie powinien być przed nami.
super. 30 zarobiliśmy. No i chwila prawdy, czy starczy? Starczy na styk. Po prostu na zaatakowanie w ten sposób. No tu już nie mogę żadnych klonów dorzucić, ani nic, więc muszę po prostu zaatakować, bez żadnych sztuczek. I teraz tak. Ty walnij może tu. 60 to będzie 80. Zaczekaj. Super. Dead. I teraz tak. Ty, sprzątaj go. Traficie. I czekasz. Odwrócił się to. Jazda z nim. Teraz będą imperialni. No i super. Nobar, spisujesz się. Jestem ziomek z pająkami. Już mówię, rzuciłem Kronosa i klątwy i tak dalej. Więc dobra. Co my tam mamy? W ogóle oni stanęli teraz. Dlaczego? A co? Co to się stanęło? Zielono skórzy. Zrobię coś mojej mocy. Ja wolę ich zabić wszystkich. Nawet jak nie są agresywni. Byli agresywni i pokazali moc. Też ma drugi poziom. Skurczybyki szybko awansują. Ten nie zatruł chyba. Broń się. Zatruje tego drugiego, tak? Zabić. Super. Dobre. Leżę pająków. To będzie chyba pierwszy ten, w cudzysłowie, Nobar, 400 potrzebuje, no. Dobrze. Będzie świetna truta na stolicy.
Nobar. Eliksir Fortuny. Co znowu? No ja dobry takim zawiadowcą, bo może czego? Łatwo sobie przechodzić. No i co? Jeden pan złodziej sobie chyba przejdzie dalej. Hubert się chyba aktywował w 30 turze. Można zrobić tak. Co znowu? I tutaj. Dzięki czemu tutaj nie przejdzie. I tu. Co znowu? No, tu mamy szpiega, nic tu się nie dzieje. Ty i tak nie przejdziesz. Nie ma też skrzynek do zabrania. Splądrowane. Można tu ukryć w sumie jakieś mikstury. Można też zobaczyć, co oni tam zbadali. Tu jestem w cieniu. Ale czy mi się chce? Z tego sklepu. O. No, i to jest dobry element, tylko że niestety się nie udało. Czego? Teraz Hubercik będzie sobie szedł. To może od biedy dwóch złodziei będzie w stanie to załatwiać. Ten będzie sobie tylko przechodził tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. I będzie tak wciula robił Hubercika. Chyba by tak to było. Coś z tego miał. Nie naciskaj. To weź spróbuj zajumać ty ten pierścień, by się przyda. Co znowu? W imię Wszechojca. Ty sobie dokoptuj tam gościa. Tutaj sobie zrekrutujemy jednego tytana już. W imię Wszechojca. Aby łatwo nie mieli w razie czego. O. Dobrze? Dobrze. Pytanie, kto tam jest? Jest tu jeszcze jakiś pająk? Nie widzę żadnego, więc chyba wszystko na razie. I w razie czego Nobara trzeba przyspieszać, żeby już tam odkrył mapę do końca. Co zrobi? Powrócimy. O. Co znowu? Czego? Czego chcesz? Siema, Hubert. Odsłonięty, więc ma jeden poziom więcej, tak? No,
Dobra, to przyjmijmy szybko jeszcze to miasto, żeby to przekształcało mi teren. Nie naciskaj. Źle zrobiłem, bo mogłem. Pierw tam, ale dobra. Jestem gotów. Nic się nie stało. Jeszcze. Wszystko jest odsłonięte. Możemy lecieć. Też w takich sytuacjach, kiedy postać schodzi na wodę, lepiej jakby w takiej sytuacji, jak teraz szedłem, najpierw wykorzystać resztkę punktów ruchu i dopiero wtedy kontynuować, no bo na przykład, jeżeli to zejście na wodę normalnie kosztuje 6 punktów ruchu, a ja miałem przy wejściu na tą wodę, nie wiem, 1-2, no to wtedy lepiej było właśnie skorzystać, że kosztowałoby to mnie na przykład od 1 do tam 5 punktów ruchu niż całe 6. No. Czyli po prostu wstrzymałem się celowo z tym odnawieniem punktów ruchu. Tak samo w ogóle tutaj, o. Fajnie było zejść na wodę, ale dobra. Nie dam rady. Się może cofnie tutaj trochę. W imię wszech ojca. Mogą mi tam eliminować tych złodziei też, tak może być. Tak. Tak. Mamy tutaj pełną obstawę. Zobaczymy. Ups. Tak, Hubercik de Lail. Zrobię co w mojej mocy. Ślepy. Przywal. Ulepszam miasto od razu za 250. Pindar leży dalej na północ. Mamy nadzieję, że cesarz wygra tę wojnę. Hubert wysłał milicję do obrony miasta i ziemi. Milicję? Milicję? Tak serio? Hubert, ty domowcu. Jak śmiesz. Dobra, Nobar wszystko odkrył bardzo ładnie z jego strony. Dzięki temu. No, miasto jest bardzo łatwe do podbicia. No i nawet tu jest lepiej. Zejść sobie.
się nawet przyspieszyć. Czego? Co? A właśnie, ty masz zwój jeszcze, kolego. Nie wiem, który jest dobra. Ma niepodatność. Sprawdźmy. Oby mi się to spodobało. 30%. Ukradnij przedmiot. O. Fałszywe rozkazy. Będę się mordować, jeżeli nie muszę. Czego? Tak. Tak, właśnie tak. Dobrze? Dobrze, co? Właśnie tak? Ty masz jeszcze zwój błogosławieństwa Wotana. Możesz go jeszcze w sumie wyrzucić. Odkrył szpiega już, szybki. Dobrze. Dobrze, powróć i naciskaj. Co? Dobrze? Tak. Znowu poczta pantoflowa. Czego? Co znowu? Naciskaj. Co znowu? Ty masz te przedmioty, dobra. Spróbuj się stąd ulotnić, jeśli dasz radę. Czego chcesz? Tak samo tu. Pytanie właśnie, czy już nie awansują? Nie, nikt nie powinien. A, mogę mi jego w sumie. No, teraz się rozłożą obrażenia.
sobie już tego błędu. O. Krok. I idziemy to. Nie naciskaj. Cyk. Mikstura fortuny ląduje do ciebie. Żebyś miał 92%. Ty dasz sobie to, żeby zadawać więcej ran, bo aż 82. Czego? Nawet w ten sposób mogę tak o. Czego? Tak o. Wydaje mi się, że on powinien być bardziej tu, ale... Czego? Jestem gotów. No. Niebezpiecznie zbliżyłem się do kryjówki. On w sumie może przywalić. Się broni. Blisko. Jest. Kryształ dłuższy. No i to jest to, czego potrzebowałem. Muszę zająć ten zamek. Zabunkrować się w nim.
Dobra. Ostatnia tura. Wyjdziesz? Nie wyjdziesz, kurde. Dobra, tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. I hej.